Epidemia koronawirusa oznacza dla samorządów zmiany w budżetach, ponieważ w wyniku obecnej sytuacji ich część pochłonie walka z zagrożeniem. Nie inaczej jest w powiecie koneckim, gdzie już na pewno wiemy, że nie dojdzie do bardzo ważnej inwestycji – budowy nowego internatu specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Baryczy. Pod znakiem zapytania stoją też dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat konecki przez zaistniałą sytuację epidemiczną zrezygnował ze złożenia wniosku o dofinansowanie budowy internatu w Baryczy. Decyzję argumentował nam starosta konecki Grzegorz Piec. Wszelkie rezerwy państwowe prawdopodobnie zostaną rzucone na walkę z koronawirusem. Także w tym roku wątpię, żeby udało nam się pozyskać wsparcie rządowe na budowę internatu. Najważniejszą rzeczą dla nas wszystkich teraz jest przetrwać to, co jest najgorsze, czyli ten wirus. Bo to jest, na tą chwilę to jest najważniejsze i my też przede wszystkim będziemy wspierać szpital, bo to jest najważniejsze, żeby mieszkańcy powiatu i mieszkańcy w ogóle kraju byli bezpieczni, mieli zapewnione warunki zdrowia. Grzegorz Piec zapewnił nas jednak, że w przyszłych latach starostwo powiatowe w Końskich wznowi starania o internat. Tak jak żeśmy powiedzieli z zarządem i z tą radą, będziemy robić wszystko, żeby za tej kadencji internat powstał. Już było daleko posunięte rozmowy, jeśli chodzi o internat w tym roku, no niestety stało się, co się stało. Ciężko jest także przewidzieć finalny bilans powiatu koneckiego po przeminięciu zagrożenia epidemicznego. Na pewno wszyscy stracimy, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Jaki to będzie efekt, to trzeba poczekać, no bo na razie jesteśmy w stanie uśpienia generalnie. Mamy ogłoszony stan, jaki mamy, nic się praktycznie nie dzieje. Wiemy poza tym, że duże środki pójdą na ratowanie miejsc pracy, na ratowanie przedsiębiorców. Jak to się zamknie, jakim bilansem? Trudno na tą chwilę powiedzieć. Zapytaliśmy Grzegorza Pieca także o inwestycje drogowe, które mają być dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Czy przebudowa powiatowych dróg jest zagrożona? Złożyliśmy kilkanaście wniosków na Fundusz Dróg Samorządowych, który, nie będę mówił, że jest bardzo korzystny, bo byśmy dostali 80% dofinansowania. Samorządy, my i samorządy gminne dołożylibyśmy po 10%, ale na tą chwilę nikt nie ma wiedzy, jak to się skończy. Jeżeli nie wypali Fundusz Dróg Samorządowych, no to jeżeli będzie wola gmin, bo no wiadomo, jest 50%, takie były zawsze założenia, zresztą powiat nie jest w stanie ponosić 100% kosztów budowy dróg powiatowych. Tak jak do tej pory było 50-50. Jeżeli kondycja samorządów z powiatu koneckiego będzie na to pozwalać, to będziemy robić ze własnych środków bez oczekiwania na wsparcie jakiekolwiek. Tak? No ale mówię, to jest na tą chwilę trudno cokolwiek powiedzieć. Wszystkie budżetowe zmiany zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu, która odbędzie się online po świętach wielkanocnych. Nie znamy jeszcze jej dokładnego terminu, wiemy jednak, że zostanie przeprowadzona między 16 a 21 kwietnia.